Panie docencie, teraz chciałbym zaprosić pana Roberta Plisko. Pan Robert jest prezesem firmy HTA Consulting, magistrem ekonomii. Tytuł prezentacji WZW typu C, koszty bezpośrednie, pośrednie i społeczne. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Tak jak Krzysztof powiedział, jestem ekonomistą, więc postaram się przedstawić jak najwięcej aspektów z punktu widzenia ekonomii. Pewne informacje się powtarzały, będą się powtarzały z tego, co powiedział pan profesor, głównie Flisiak, więc za pewne jak gdyby powtórzenia przepraszam. Ja postanowiłem jeszcze uzupełnić tę prezentację o aspekty związane z opłacalnością, czyli jak skuteczność leczenia będzie przekładała się na te analizy, które ocenia później Agencja Oceny Technologii Medycznych, czyli jak będzie się przekładało na QALY, czyli lata życia skorygowane jego jakością i później także na ten próg opłacalności, względem którego Agencja Oceny Technologii ocenia każdy preparat, który jest gdzieś oceniany przez agencję. A ten slajd już był, prezentuje jak przebiega naturalny przebieg infekcji WZW typu C. To, co dla mnie jest bardzo istotne, ten przebieg jest bardzo długotrwały. Więc jeżeli my chcemy uwzględnić wszystkie koszty, które są związane z tą terapią, po pierwsze musimy uwzględnić je na każdym możliwym etapie choroby, a po drugie musimy zbudować jakiś model matematyczny, który będzie uwzględniał te koszty w bardzo długim horyzoncie czasowym i tym docelowym horyzontem czasowym będzie zawsze horyzont tutaj dożywotni, czyli do zgonu pacjenta. Takie modele są opracowywane i one uwzględniają jak gdyby wszystkie aspekty związane z leczeniem chorego. Jeżeli byśmy ten slajd, ten naturalny przebieg choroby starali się przemienić na jakieś liczby. Jeżeli teraz mamy 1000 pacjentów, którzy zapadają na WZW typu C, to u części z nich wystąpi to przewlekłe zapalenie WZW typu C, u części z nich wystąpi marskość wątroby, u jakiejś znacznie jeszcze mniejszej będzie dekompensacja marskości, a u 9 do 30 osób z tych 1000 wystąpi rak wątrobowo-komórkowy, który będzie będzie jak gdyby związany z najwyższymi kosztami terapii. Tutaj jest zobrazowanie, jak jeżeli by wszystkich pacjentów aktualnie chorych na WZW typu C ustawi, że w tym momencie oni dostają tego zakażenia, czyli tych 231 tysięcy, a i ile z nich, u ilu z nich wystąpi ten rak wątrobowo-komórkowy. Więc jest to bardzo ważne z punktu widzenia analiz ekonomicznych, że po pierwsze choroba jest długotrwała, po drugie nie u każdego pacjenta wszystkie komplikacje związane z WZW typu C będą występowały. A jak w ogóle dzielimy koszty w analizach i w ogóle w podejściu takim do medycyny? Po pierwsze dzielimy je na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie. Koszty bezpośrednie to będą te, które są ponoszone bezpośrednio głównie przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli koszty leków, koszty transplantacji czy przeszczepów, koszty różnego rodzaju leczenia chirurgicznego, leczenia raka wątrobowo-komórkowego, a z drugiej strony mamy koszty pośrednie, czyli które są nie są tak naprawdę widziane przez system ochrony zdrowia, bo są to koszty rodzaju kosztów alternatywnych. Co się stanie, jeżeli pacjent będzie chorował, a czego nie będzie wykonywał w społeczeństwie? Każdy z nas pracuje, a każdy z nas powoduje produkcję jakiegoś produktu krajowego brutto, wytwarzanie dobra dla gospodarki. Więc na zasadzie liczenia kosztów alternatywnych, jeżeli ktoś jest chory, to ktoś nie produkuje, ktoś nie powoduje wzrostu naszej gospodarki i te koszty można i powinno się także liczyć, zwłaszcza w chorobach, które będą powodowały jednak spore inwalidztwo i będą powodowały dużą utratę kosztów właśnie tych alternatywnych. Jak wyglądają w ogóle koszty, jeżeli tak popatrzylibyśmy na przebieg całej tej jednostki chorobowej? Diagnostyka jest w miarę tania, będzie kosztowała około 250 zł. Jeżeli u pacjenta wraz z przebiegiem jednostki chorobowej będą występowały różnego rodzaju hospitalizacje, a będą one kosztowały od 1000 do 5000 zł. Jeżeli pacjenta włączymy do programu lekowego, to jego średni koszt leczonego pacjenta, niekoniecznie wyleczonego, będzie wynosił od 100 do 200 mniej więcej tysięcy złotych. Leczenie raka wątrobowo-komórkowego za pomocą, nie wiem, przykładowo sorafenibu, to będzie około koszt 100 tysięcy złotych, a około ponad 200 tysięcy złotych, tutaj słyszałem, że nawet 270 tysięcy złotych będzie kosztowało wykonanie przeszczepu wątroby u pacjenta. Czyli te koszty, im będziemy bardziej mieli zaawansowaną chorobę, tym te koszty będą coraz wyższe.
A jeżeli byśmy chcieli popatrzeć, ile aktualnie są wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na hospitalizacje związane z WZW typu C, to aktualnie te wydatki w roku 2013, bo tutaj były dostępne dane, wynosiły prawie 40 milionów złotych, podobnie w roku 2012. Jeżeli byśmy chcieli to znowu pokazać na tle WZW typu B, to w WZW typu B te wydatki wynoszą około 18 milionów złotych na hospitalizację. Mamy także programy lekowe. I na programy lekowe, na substancje czynne WZW typu C wydajemy aktualnie około, czy w 2013 wydawaliśmy około 180 milionów złotych, zaś na procedury związane z realizacją tych programów lekowych wydajemy około 6 milionów złotych. Znowu, jeżeli chcemy to porównać do WZW typu B, to tam wydatki wynoszą aktualnie, na 2013 roku około 126 milionów na same substancje czynne. A tutaj pamiętajmy, że w WZW typu B mamy szczepienia, tak, które są, eliminują nam tą jednostkę chorobową i tak naprawdę po wielu, wielu latach najprawdopodobniej tej jednostki chorobowej mamy szansę na jej kompletną jak gdyby tutaj eradykację, co w tym momencie nie jest niestety możliwe dla WZW typu C. Jeżeli popatrzymy na erozję cen i także na erozję kosztów, to popatrzymy, że wydatki na szczepienia związane z WZW typu B wynosiły po około 50 milionów złotych najpierw, a aktualnie spadają coraz do coraz niższych, gdyż coraz większa część populacji jednak jest, przynajmniej ja tak to interpretuję, że jest bardziej wyszczepiona. A jak to będzie wyglądało względem leczenia? Tutaj na wielu slajdach, w poprzednich prezentacjach były pokazywane informacje odnoszące się nowych terapii. Te terapie, odpocząwszy od interferonów, charakteryzują się określoną skutecznością. Najpierw ta skuteczność wynosiła około 2-7%, potem ona rosła i aktualnie mamy terapie, które najprawdopodobniej będą skuteczne gdzieś w okolicach 100%, więc tak naprawdę mamy szansę zapewnić wyleczenie prawie wszystkim pacjentom. Ale jak to się będzie wiązało z kosztami, zyskami, tak naprawdę prawdziwymi zyskami zdrowotnymi, takim jakie będzie przedłużenie życia pacjenta, takie jakie będzie zyskanie lat życia pacjenta i jak to będzie się miało przełożenie na opłacalność. Właśnie te zmiany związane z wyższym odsetkiem tej trwałej odpowiedzi wirusologicznej. Zwłaszcza, że koszty terapii także rosną. Te terapie, sama terapia interferonem jest w miarę tania, podobnie terapia z połączeniem z rybawiryną. A jeżeli to są już PEG interferony, będą coraz bardziej rosły, terapia trójlekowa jeszcze będzie bardziej kosztowna. I być może nie do końca wiemy, jakie są koszty tych nowych terapii, gdyż aktualnie żadna z tych terapii w Polsce nie jest finansowana. Możemy mniej więcej tylko bazować na jakichś spekulacjach, gdzieś na to, co jest w prasie, w jakichś różnego rodzaju informacjach, które można gdzieś odnaleźć w internecie. A tutaj dokonaliśmy takiej symulacji w jednym z takich modeli matematycznych. Jak będzie się przekładało zwiększenie odpowiedzi SVR na przedłużenie życia pacjenta i w ogóle na jakiegoś różnego rodzaju zdarzenia. Więc tak, zwiększenie SVR o 20% pozwala zmniejszyć występowanie martwości wątroby o 1500 przypadków na 10 tysięcy pacjentów, czyli jeżeli mielibyśmy 10 tysięcy pacjentów leczonych i u nich zastosowaliśmy zamiast leczenia skutecznego 40% leczeniem skutecznym 60%, to mielibyśmy o 1500 mniej przypadków marskości, 700 mniej przypadków dekompensacji funkcji wątroby, 800 przypadków mniej raka wątrobowo-komórkowego i także zmniejszyć liczbę zgonów o 1200. Tak to wygląda w liczbach. Jeżeli byśmy jeszcze popatrzyli na lata życia, to zwiększenie SVR o 20% pozwala na wydłużyć oczekiwane przeżycie o 2 lata i zwiększyć QALY, czyli ten wynik analizy ekonomicznej o 1. A więc są to bardzo jak gdyby obiecujące wyniki. Podobnie jeżeli byśmy zestawili te wyniki, znowu mamy trzy różne terapie. Mamy terapię skuteczną w 40%, 70%, 90%. Mamy tutaj przypisane odpowiednie koszty terapii, czyli 40 tysięcy, 100 tysięcy i 200 tysięcy złotych. Dopisane do tego koszty powikłań, koszty całkowite. I tutaj mamy lata życia, tak? Czyli jeżeli będziemy mieli jakiegoś określonego pacjenta, który będzie żył po
przy 40% skuteczności będzie żył 30 lat, to jeżeli tą skuteczność zwiększymy o 30%, to będzie on żył 33 lata. Jeżeli zwiększymy do 90%, to będzie żył on o 5 lat. Podobnie adekwatnie będzie się to przekładało na zyski związane z quality. Jak to będzie wyglądało w kosztach? Możemy po prostu sobie sumować te koszty razem i je podejmować, czyli te 117 872, 206 odjąć 117 tysięcy i podzielić tą różnicę, żeby uzyskać wynik, ile kosztuje uzyskanie jednego quali. Takim punktem odniesienia w analizach ekonomicznych, które ocenia później Agencja Oceny Technologii Medycznych, jest trzykrotność progu krajowego brutto. Jest to uznawane, że jeżeli coś jest wynik analizy ekonomicznej znajduje się poniżej tego progu, to technologia jest uważana za technologię opłacalną, zaś wynik jest powyżej tego progu, to technologia jest uważana za technologię nieopłacalną. Więc jeżeli zwiększymy opłacalność terapii z 40%, znaczy prawdopodobieństwo wyleczenia z 40% do 90%, to ten wynik będzie znajdował się poniżej 2 razy PKB. Czyli to nie będzie, że tylko technologia, jest, która jest prawdopodobnie opłacalna, to będzie technologia no średnio już, jak to można nazwać, opłacalna. Zaś jeżeli zwiększymy tą skuteczność wyleczenia z 70% do 90%, to ten wynik będzie mniej więcej wynosił, przy tych oczywiście kosztach, które tutaj zostały wpisane, będzie wynosił około 2 razy PKB per capita, czyli to będzie około 80 tysięcy w tym momencie, jeżeli PKB per capita aktualnie w naszym kraju wynosi około 40 tysięcy złotych. A dodatkowo postaraliśmy się policzyć, jakie są koszty. I tutaj także to przewinęło się na jednym ze slajdów, że te koszty bezpośrednie, czyli koszty wydawane na programy lekowe, a z drugiej strony wydawane na hospitalizację, one w 2013 roku wynoszą około 234 miliony. A drugim aspektem, który staraliśmy się ująć, są kwestie absenteizmu. Absenteizm, czyli nieobecności w pracy z jednej strony, że chorzy nie przychodzą do pracy i tutaj mamy tak zwany absenteizm krótkoterminowy, czyli tutaj są to głównie koszty zwolnień lekarskich pokrywane przez ZUS. A z drugiej strony kwestie wcześniejszych rent. Jeżeli ktoś jest na tyle, że gdyby już niepełnosprawny, a znajduje się w wieku produkcyjnym, to także już nie wytwarza tego produktu krajowego brutto i te koszty wynoszą około 271 milionów złotych. Drugim elementem, który jest bardzo często rozważany przy analizie kosztów pośrednich, są koszty prezenteizmu, czyli jesteśmy w pracy, ale w pracy jesteśmy tylko ciałem, a nie jesteśmy obecni pracując. Czyli po prostu tylko zajmujemy biurko w pracy, udając, że pracujemy i tak naprawdę nie wiemy, jak ten prezenteizm dokładnie policzyć, bo wiemy, u jakiego odsetka pacjentów on występuje, tak? Ale nie wiemy, w jakim stopniu on u tych pacjentów występuje. Czy ci pacjenci 10% czasu swojego, jak to nazwać, nie pracują, 20%, 30% czy 40%. Tutaj jest maksymalnie, czyli jeżeli by byli w pracy i nic by pracy nie robili, więc ten koszt na pewno jest kosztem zdecydowanie założony. Może to być 20 milionów, może to być 180 milionów, a na tę akurat odpowiedź w tym momencie nie wiem. Aha, ten absenteizm był łącznie dla WZW typu C i WZW typu B, bo niestety na podstawie danych ZUS-owskich, które służyły do tych obliczeń, nie da się wyróżnić, skąd te koszty, przez których pacjentów te koszty zostały dokładniej wygenerowane. Oprócz tego oczywiście są jeszcze koszty niewymierne, które niestety w tym momencie policzyć będziemy i na pewno przed nami, przed naszym krajem stoi wyzwanie, czyli mamy te terapie, które są terapiami obiecującymi, bardzo terapiami, najprawdopodobniej bardzo terapiami skutecznymi i należy, podobnie jak w przypadku innych chorób, takich nie wiem, jak WZW typu B, jak mamy AIDS, HIV, które są bardzo dobrze zaopatrywane, wdrożyć także te terapie, które także pozwolą na w pewnym stopniu wyeliminowanie tego problemu społecznego. Dziękuję bardzo za uwagę.